Zostało nam 20 minut do planowanego zakończenia. W związku z tym ja jestem zmuszony do pewnej drobnej modyfikacji programu. Oddam teraz głos profesorowi Krasnodębskiemu na tylko kilka uwag, maksymalnie 5 minut, pisał cały czas i potem Państwo będziecie mogli się włączyć, ponieważ sekcje zaczynają się 11.20, myślę, że spokojnie. Nie, 11 jest profesor Gregorczyk. Wykład ma. A może to odwróćmy, panie państwo, zamówienie. Tak, to przystąpimy do odpowiedzi ewentualnie. Ponieważ ta jest mała, to byłoby trochę kłopotliwy, więc może bez mikrofonu. Nie wiem, czy ja bym słyszałem. To może... Ja to się przyszedłem czegoś nauczyć, bo ja się nie zajmuję tymi sprawami. Muszę powiedzieć, że jestem trochę przerażony tym, co państwo się, panowie się referowali. No i jak niektórymi uwagami już od siebie. No jeżeli chodzi o pana Wittgensteina, to pańska uwaga o Trybunale Konstytucyjnym najbardziej bym cieszyła, bo nie żaden inna jego. Koncepcji idiotyzmu, prawda? Kretynizmu, prawda? Ja pan nie przerywałem, więc może pan zrezygnuje ze swoich publicystycznych zwyczajów. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że jakby ci ludzie, do których pan profesor Krasnodębski referował, jakby oni nie czytali, czy nie znali w ogóle dyskusji, już nie chodzę wcześniejsze, od połowy XIX wieku. Cała dyskusja na temat państwa prawa w Niemczech, na przykład jeżeli chodzi o von Mora, to było o tym samym, prawda, jak uzgodnić warunki formalne i materialne państwa prawa. To, co o tych, prawda, rządach elit, technokratów, przecież to jest replika Bernhama i rewolucji menedżerskiej. I tak dalej, tak, już nie chcę zabierać czasu, więc to nie jest nic nowego. Ta dyskusja jest niczym nowym. Oczywiście coś się zmieniło. Postępuje globalizacja, jak to się mówi. Jest kultura masowa, zupełnie inna jest rola mediów, zupełnie inaczej kształtują świadomość. I to jest problem, jak rozwiązać te problemy w nowych warunkach, bo dotychczas je rozwiązywało. No, lepiej lub gorzej. Teraz tak właśnie to mówi. Politycy czy ich ideologowie? Bo ja nie znam na przykład żadnej wypowiedzi dotyczącego, że polityka Unii Europejskiej, który wygłosił takie tezy, jakie pan przypisuje projektowi unijnym. Jeżeli pan zna, to proszę bardzo, ale to może być sobie pojawić. Jakąś książkę Barroso, polityka tej klasy. Nie słyszałem takich wypowiedzi. Natomiast wiem, że dziennikarze, publicyści i tak dalej, no to oni takie rzeczy oczywiście głosi. Może tak na koniec, ze śmiercią Boga. Ten dżentelmen albo jest ateistą, no to wtedy nie może twierdzić, że umrze, no bo nie, to ten, kogo nie ma, nie może umrzeć. Jeżeli jest człowiekiem wierzącym, no to jest heretykiem, prawda? To jest jakaś metafora, którą ja na przykład nie jestem ani urażony, ani nie urażony. Bo mnie ona interesuje, to chodzi zapewne o to, co Leszek Kołakowski nazywał sytuacją społeczną w kryzysie religii. To jest kwestia, którą można dyskutować. Natomiast w kwestii śmierci Boga dyskutować się dorzecznie nie da. No i to jest właśnie poziom metodologiczny tych dżentelmenów, którzy piszą takie efektowne książki. To może profesor Krasnodębski? Ja to może za odpowiedź. No, ja bym powiedział tak, no, jeżeli dyskutujemy o tym, co się jest nowe, czy coś, jak wiadomo, Whitehead mówił, filozofia zachodnia to przypisy do Platona. W Niemczech po Hegelu się mówi o Hegla, już nie można nic nowego. No więc w tym sensie oczywiście, że to nie jest nowe, tylko że zmieniają się warunki. Ja muszę powiedzieć, prawda, problem pojawia się jako problem historyka idei. No pojawia się jakieś nowe zjawisko, jest jakaś dosyć żywa reakcja młodych ludzi. Filozoficznie można to różnie oceniać, na pewno nie są to ludzie niewykształceni, można to zbadać. I teraz ja myślę, że zasadniczy problem, no mamy te dwa zjawiska, to znaczy było tak, była obietnica demokracji, również europejskiej, no jednak Europa, do której przystępowaliśmy w 2009 roku, wydawała nam się inna niż te.
I w jakim sensie no, to marzenie, nie marzenie europejskie, to marzenie Europy, ta obietnica nie została spełniona. No, z różnych powodów, teraz można to różnie opisywać. Pytanie, jak to się łączy z tą postpolitycznością? No w Polsce mamy te dwa problemy, tak? I teraz można powiedzieć, ja tu się zgadzam z profesorem Wróblem, że to jest niezupełnie jasna jest ta relacja. No bo można powiedzieć, że diagnoza jest następująca. No że no, oczywiście wybory zamieniają się, co nie ma partycypacji, no więc co pojawia się na to miejsce, nawet też w odniesieniu do Polski parę lat temu były formułowane takie, Paweł Śpiewak, inni, prawda, koledzy, którzy są dzisiaj po drugiej stronie, mianowicie pojawiają się jakieś niejawne oligarchii, tak? To znaczy następuje nie tyle upadek polityczności, tylko następuje koncentracja władzy w elitach. No tutaj jak właśnie jak profesor mówił o tym, że no właśnie następuje, powinna być ta teoria trójpana, na przykład, prawda? I że, ale z drugiej strony pojawia się inna diagnoza, że jeżeli polityka jest podejmowaniem wiążących decyzji kolektywnych, tak? Wiążących decyzji kolektywnych, no to można powiedzieć, no dobrze, ktoś te decyzje jakoś podejmuje i będzie podejmował. Jeżeli polityka jest jeszcze oprócz tego, no definiujemy właśnie sferą działania i sferą działania swobodnego, to znaczy właśnie indyktowanego przez prawa, ani przez prawa rzeczywistości, powiedzmy prawa ekonomiczne, ani nie jest mechanicznym, nie jest po prostu tylko aplikacją pewnych praw moralnych do sfery politycznej, tylko zakłada, tak? I teraz, czy to koniecznie, no tak jak jest działaniem, życiem czynnym, vita activa, nie vita contemplativa, no to właśnie jest czymś innym refleksja. W związku z tym to, co pański opis podmiotu liberalnego było właśnie pokazać, czy podmiot liberalny jest apolityczny w tym sensie. No to wtedy można powiedzieć tak, że związek między demokracją a politycznością polega na tym, że demokracja liberalna niszczy politykę. No bo ona musi zamieniać dyskusję i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj mamy w Europie też taką sytuację, możemy się nad tym zastanawiać, no czy przecież nawet w tym najpotężniejszym kraju europejskim, jak w Niemczech, panuje pewna bezradność polityczna. No teraz ostatnio Habermas, pan Bofing opublikowali ten socjaldemokraci taki, no, że musimy się zjednoczyć w Europie, żeby odzyskać polityczność, czy, ponieważ panują jakieś teraz, co, rynki finansowe. No to nawet nie jest, to nie są osoby, tak? Ktoś dyktuje pewne prawa. A z drugiej strony, no więc to jest jakby to pytanie zasadnicze. Oczywiście też jest niezwykle charakterystyczne. Ja ostatnio miałem seminar na temat władzy, że moi koledzy politologowie unikają tego pojęcia. No, wydawałoby się, że polityka jest o władzy. O władzy w sensie podejmowania tych kolektywnych decyzji, no, ale też o władzy, że ktoś ją ma, a ktoś jej nie ma. Tak? Jako o relacji międzyludzkiej, no która, tak? To może być tak jak u Hanny Arendt, że to jest działanie wspólnie, ale to my działamy wspólnie, a nie z tamtymi innymi, tak? Nie z tymi innymi, a więc zawsze jest też ten element odróżnienia się od innych, tak? Czyli ten element antagonizmu, czy przynajmniej agonalności, który można instytucjonalizować i tak dalej. I to jest oczywiście dla Polski centralny kraju peryferyjnego problem. Bo problem polega na tym, czy my w ogóle jeszcze możemy podejmować jakiekolwiek decyzje w naszym kraju. I to nie ma. I czy ten wymiar polityczności, to on, tak? I jeżeli teraz mówimy, jeżeli weźmiemy to pojęcie arendtiańskie, tak? I tutaj jak tam pan jakby zszedł na poziom antropologiczny powiedział coś takiego, no jeżeli to jest wymiar w ogóle egzystencji ludzkiej i to polityka się dzieje pomiędzy ludźmi, no to wówczas oczywiście postdemokracja by znaczyła odebranie możliwości, prawda? Również naruszenie wolności. I na końcu chciałem powiedzieć, no i nieprzypadkowo jest, że mówimy o kryzysie tych dwóch rzeczy, demokracji, polityczności czy polityki, i jednocześnie, czego ci myśliciele lewicy, których może ze względu na to, że sam jestem wywrotowcem, no to wywrotowość, że oni odrzucają to, co jest warunkiem, tak? Warunkiem uprawiania polityki. No, można to nazywać polis i można to nazywać narodem, można to nazywać
są oczywiście wersje bardziej etniczne, ale czyli to, co w ogóle konstytuje tę przestrzeń wspólnego działania. Dziękuję. Króciutko jeszcze, pan redaktor, może do mikrofonu, dobrze? Prędko, no ja, to jest absolutnie króciutkie, że dwie rzeczy. Pierwsza, że no ja jestem strasznie przyzwyczajony do takiej sytuacji, że się mówi, no tak, no to całkiem jak Hitler albo jak Lenin, bo skrytykował sędziów, tamci to skrytykowali. Ja nie spodziewałbym się tutaj słyszeć takie argumenty. No, szczerze powiedziawszy, to wielu bardzo wybitnych profesorów amerykańskich prawa mówi o tej aktywizmie sędziowskim, mówię, wymienić pan profesor robi to nazwisko, ale to zostawmy na boku. Wracając do sprawy podstawowej, czy politycy piszą i mówią o tym? No jasne, że aktywni politycy tego nie robią, bo oni działają. W związku z tym aktywni politycy, oni może potem, kiedy pójdą na emeryturę, ale nie chcą chodzić na emeryturę, to mogą wspomnienia napisać. Ale jednak czasami mówią. Jeżeli mówimy o projekcie euro, pieniądze, no to jak przyznali się później, wydawał się to sukces Romano Prodi i nie mieli wprost. Było jasne, że to jest projekt polityczny, a nie ekonomiczny. No takie przyjęcie, nie, no to znaczy po prostu, no taki mamy efekt, jaki jest, no bo istnieją również granice polityki i to pokazuje, a konkretnie granice takie pychy konstruktywistyczne. Świat się nie jest bierny i plastyczny i ludzie, a pieniądz jest sferą ludzką, nie dadzą się formować tak sobie, bez reszty. Co, ale charakterystycznym zjawiskiem znowu w Europie jest kategoria populizmu. Otóż coraz więcej debat, sfer, wypowiedzi releguje się z dopuszczalnej dyskusji, nazywając je populizmem. Partie. No mamy w tej chwili sprawę z Orbanem. Jeżeli byśmy się przyjrzeli dokładnie działaniu Orbana, to nie zobaczyliśmy nic antydemokratycznego, no populistyczne. Nauczyliśmy się, że to jest populizm. Jeżeli ktoś na przykład powie, że chce rozważyć problem kary śmierci, no to podniesie wrzask, że to straszny populizm. Rozumiem, że takim głównym populistą był na przykład Kant, no wiesz, i wielu innych wielkich tradycji europejskich. Jeżeli patrzymy na mechanizm przyjęcia tego projektu Konstytucji Europejskiej, no to jest klasyczny mechanizm spiskowy i wszyscy ci politycy tego nie napiszą, ale w podtekście się będą tym chwalili. To Giscard d'Estaing się tym chwalił, de facto jakbyśmy to sprytnie zrobili, a mówiliśmy o drobnych rzeczach. Giscard d'Estaing w sensie, no przepraszam bardzo pana, jeżeli pan chce, no tak, on wprowadził ustawę aborcyjną we Francji. To, że to się formalnie nazywa prawica, to nie, ta upodobnienie się tych partii, to jest podstawowy problem również. Ten problem zaniku demokracji i partyjności. Nie, generalnie w Europie nastąpiło radykalnie upodobnienie się do siebie partii politycznych. Ten wybór został również w Anglii. Jeżeli w tej chwili mamy do czynienia, Eric Cameron opowiada o tym, że problem homoseksualizmu go tak bardzo mu leży na sercu, no też pan nie powie, że to jest upodobnienie się, to jest upodobnienie się. A więc to jest redukcja przestrzeni wyboru. Czyli pozostaje nam jeden możliwy, dopuszczalny wybór, ponieważ to jest jedyny, cywilizowany i właściwy, a więc właściwie polityka nie jest potrzebna. Dziękuję, proszę. No. Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem ze Szwajcarii uczniem Bolińskiego. U niego jest w 100 zabobonach, jedna z form zabobonów jest demokracja. Tam przytacza, jest ich definicja 30, my wiemy, że była i ludowa, i taka, i waka. I u Bolińskiego mówiąc krótko, demokracja nie jest takie a priori teoretyczne rozważanie, tylko demokracja jest sprawą doświadczenia empirii. Tak jak to mniej więcej funkcjonuje w Szwajcarii. Znaczy są referenda. Nie wiem, ja tu przyjechałem, musiałem 3 razy głosować. Nie przyjdę na zebranie gminne, dostaję upomnienie. W Niemczech, Baden-Württemberg, Landesprezydent przyjechał do Szwajcarii, ten zielony, żeby jak rozwiązać problem Bahnhof Stuttgart 21. I co się okazało? Wziął modele szwajcarskie do Niemców, żeby wpadł i przeszło i rozwiązali problem. I to jest możliwość. I w Polsce wiem, bo czytałem, że są możliwości referendum. Ludzie muszą głosować, robić referenda, oddolnie, empirycznie robić demokrację, a nie ideologizować a priori aksjomaty, bo z tego nic nie wyjdzie. Dziękuję. Dziękujemy, to była uwaga, więc może się tego odnieść, ale można się wtedy pytać. Staramy się to robić. Proszę, są następne pytania? Proszę, śmiało, mamy jeszcze. A jest tutaj, tak. Słuchając tego, miałem takie wrażenie, że
my tak troszeczkę z jednej strony nadużywamy tego określenia postpolityczność, postdemokracja i tak dalej, czyli jak nie wiemy czego, co, jak nazwać, jak funkcjonuje, to zawsze mamy ten swój specyfik. No to nie wiemy co jest, ale tak to znaliśmy, a to coś co następuje. O, ale dalej trwajmy w mechanizmach i interpretacjach tych, które dobrze znamy, chociaż tak naprawdę czujemy, że ta rzeczywistość w bardzo istotny sposób się zmieniła. I trzy, my powinniśmy jednak przejść do pewnej zmiany modelu mówienia o tej rzeczywistości, czyli nie upierać się już przy tej polityczności, czyli przy, bo tak naprawdę konflikt być może rozgrywa się między starym rozumieniem wspólnoty, która rzeczywiście zakłada swoistą polityczność, tożsamość i tak dalej, te wszystkie elementy, i oczywiście wiąże się z bardzo silnymi wykluczeniami. A z drugiej strony, może powinniśmy zacząć budować projekty związane ze społeczeństwem, które może jest nieokreślone, nie bardzo wiemy, jak ono ma wyglądać i tak dalej, ale z którego między innymi nie można wykluczyć. Może odchodzimy, może to jest czas po prostu odejścia od tych starych ruchów społecznych, które rzeczywiście były projektami bardzo mocno politycznymi, ekonomicznymi, opartymi na władzę, wspólnotowość decyzji kolektywnych, które narzucimy, a przechodzimy tym razem już do nowych ruchów społecznych, które, tak jak pan profesor mówił, mamy do czynienia z demokracją, polityką lokalną, ale to nie jest już lokalność miejsca, to jest lokalność czasu. Polega to na tym, że gromadzimy się wokół jakichś projektów, tak, czy ekologicznych, czy związanych z jakimś, czy to będzie jakiś ruch ogłoszony, czy tak dalej, ekonomicznych, to już nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia moja przynależność klasowa, nie ma znaczenia moje swoiste miejsce. Ja tworzymy ten podmiot, który powstaje wokół swoistego interesu, który chcemy zrealizować. Czyli krótko mówiąc, czy może powinniśmy zejść troszeczkę z tej retoryki polityczności na retorykę bardziej społeczną, bo tak naprawdę ta retoryka polityczna to jest próba, przy całym szacunku, no, różnie ubranych wspólnot narodowych, czy to będzie forma państwa, z jednej strony pan redaktor nie ufa Unii, nie ufa Niemcom, czyli pewnej wspólnocie narodowej, nie? Dla chłopca rozwiązaniem było powołanie państwa na ten irracjonalny lęk przed innymi czy przed silnymi wspólnotami. Być może Unia powinna takim projektem być, to jest tylko może za daleko idąca sprawa, ale mówię, może zmiana jakby... Dziękuję bardzo za ten głos, ponieważ nie było przed chwilą żadnego innego, a tu było taki szereg zagadnień, do których się paneliści mogą odnieść, ja bym proponował, żebyście Państwo mieli teraz możliwość krótkiego stosowania się ewentualnie do tej wypowiedzi, do tej nowej propozycji i na tym zakończymy. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że to, co Pan zaproponował, to jest pozbawienie człowieka wspólnoty. To znaczy, no, sprowadzamy człowieka wyłącznie do bytu, a takiego atomistycznego bytu indywidualnego. No i z tego wynika rzeczywiście taki hops na wymiar globalny, no, żeby powołać suwerena światowego. Wie pan, to mi się wydaje, no to ja w takim świecie nie chciałbym żyć i ja bym takim człowiekiem nie chciał być, a potem to jest fikcja. Choćby dlatego, jak pan zwrócił uwagę, no to się bardzo łatwo, fikcja dlatego, że my jednak jesteśmy, przynależymy do wspólnoty narodowej i sam możemy z niej zrezygnować. Ale sam fakt znaczenia tego aktu pokazuje nam znaczenie tej przynależności, a już nie mówiąc o tym, odwołując się właśnie do tej sfery polityczności, do tego, że kreować, że wizja, że potrafimy się utożsamić i być lojalni wobec całego świata, wszystkich ludzi, no to jest utopia. Wspólnota narodowa jest najszersza, z którą potrafimy się identyfikować. Natomiast kiedy pojawiają się te ponadnarodowe struktury, to okazuje się, że one wyjątkowo łatwo ulegają korupcji, bo nie są kontrolowane przez nikogo i wyjątkowo łatwo są manipulowalne przez potężnych graczy. Ja nie byłem, a propos, to nie było przeciwko Niemcom, ja stwierdzam po prostu, my Niemcy mają inny interes, Francja ma inny interes, Polska ma inny interes, tylko tyle. One nie muszą prowadzić do wojny. Nie znaczy, że nie można ich pogodzić ze sobą. Znaczy, trzeba zdać sobie sprawę po prostu z różnic. Ja chciałem też powiedzieć coś, bo to znaczy, jak pan mówisz, zejdźmy na poziom społeczny, no to, ale ten poziom jest również polityczny, no to nie jest, to jest wymiar życia społecznego, no właśnie to jest ta utopia, która się tam mówi, tam, nie wiem, setki prac studentów powstają, społeczeństwo obywatelskie, które polega na, nie wiem, swobodnym organizowaniu się, nie wiem, działalności charytatywnej, nie, znaczy nawet te ruchy, to, prawda, które się zbierają, tutaj pan podawał przykład Stuttgartu, tam ludzie się zbierają w jakiejś sprawie, tak?
ale że jeżeli chcą tą sprawę przeprowadzić dalej, no to oczywiście to wywołuje antagonizm, no jest to wymiar polityczności, ponieważ tak naprawdę nie da się, to jest utopia, tak jak utopia zniesienia władzy. No przecież spójrzmy na siebie, spójrzmy, uniwersytet jest miejscem politycznym, tak? I to tylko można zatrzeć, zneutralizować, wyprzeć, zbudować właśnie utopię, że będzie, zresztą to jest bardzo ciekawe, bo pan chce od razu zdelegować tę władzę na jakiegoś światowego suwerena, prawda? Ale prawda? Nie, ale to, o czym pan mówi, no, znaczy te takie bardzo teraz, prawda, zwoływane w nowych mediach przez Facebook, takie ruchy, takie flash, prawda, które się pojawiają, znikają i tak dalej. One wszystkie noszą w sobie potencjał, oczywiście, że jest to polityczne. To nie jest tak, że sfera społeczna jest poza polityczną. Co więcej, w jakim sensie ta demokratyzacja, to się, bo to nie musi być negatywne, prawda, łączy się z istnieniem takich ruchów. Ja akurat bym się całkowicie zgodził, no, patrzę na nie z sympatią. Połóżmy nasze akcenty po prostu, połóżmy bardziej na społeczeństwo, nie polityki, nie uciekniemy, to jest oczywiste. Ale pan rozumie, nie, bo pan rozumie, powiedzcie pan rozumie tę politykę właśnie w tym sensie, no jak pan raz je rozumie jako policję, to znaczy pan rozumie to jako partie, struktury, organizacje, formalną politykę. Można prosić ja do zakończenia tego. Panie profesorze, ale może pan profesor opuścić salę, to no nie jest to. No nie, ale to jest niegrzecznie, ale dobrze wychowany. Panie profesorze, czy mówię... Dobre wychowanie polega na dotrzymaniu czasu i na nieopuszczaniu sali. O 11.20 są sekcje. Nie, proszę pana, o 11.00 jest koniec tego panelu. Jasne? Nie, nie jest to jasne. Poproszę pana profesora Trudna o zabranie głosu. Ja bardzo tak, króciutko, bardziej dla celów chyba rozładowania napięć. Godząc się oczywiście z profesorem Krasnodębskim i jakby przeciwko pana tezie, takiego bym powiedział prymatu tego, co społeczne, a tym, co polityczne, no, przypomnę jedynie, że klasyczni filozofowie politycy z Georgetrosem na czele, jak pisali o trzech falach nowożytności, no to przypominali nam właśnie, że kluczowym momentem w tej historii politycznej był moment, w którym politea czy związek polityczny został zastąpiony społeczeństwem, tak? I nastąpiło to zneutralizowanie jak gdyby tego żywiołu politycznego. I teraz, jeśli dobrze rozumiem, no, wszystkich tych filozofów polityki współczesnej, młodych, no to mimo, że im jest oczywiście bardzo daleko do takich ludzi jak Diosztros, do takiego klasycznego sposobu rozumienia i uprawiania filozofii polityki, to jednak to, co łączy ich z tymi ludźmi, no to nawoływanie do tego, żeby nawoływanie do powrotu polityczności, tak? Jest nawoływaniem do tego, żeby nie dać się zaszantażować właśnie, no, takiemu, bym powiedział, oficjalnemu stanowisku, że naszym podstawowym zadaniem jest zabranie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które dokonuje się niejako poza sferą polityczną. I już zupełnie na koniec. Republikanin przywoływany tutaj przeze mnie Niccolò Machiavelli w jednym z bardzo dobrych momentów rozważań nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liviusza mówi coś takiego. Rządzenie nie polega na niczym innym, jak na otrzymywaniu poddanych w stanie, w którym nie mogą oni, ani nie są zmuszeni ci szkodzić. W tym celu należy albo odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć, pozbawiając ich wszystkich możliwości szkodzenia ci, albo też zapewnić im taki dobrobyt, aby nie pragnęli zmiany swego losu. Powiedziałbym, że znajdujemy się w takiej oto zabawnej sytuacji, że nasze rządy czy nasze reżimy nie mogą nam zapewnić jednak dobrego losu, dobrego w pełni stanu, jednak starają się o to, żeby zneutralizować nas do tego stopnia, żebyśmy nie mogli im szkodzić. Niestety, muszę z przykrością, mimo moich uprzedzeń liberalnych, stwierdzić, że powoli obywatel w tych reżimach staje się przeszkodą dla dobrego rządzenia i jest upatrywany czy rozpoznawany jako przeszkoda dla dobrego rządzenia, a nie jako ktoś, kto to rządzenie chce uprawiać. Dziękuję. Czy profesor Brzeski chciałby coś powiedzieć? Nie, ze względu na czas. Dobrze, dziękuję. Chciałem jeszcze powiedzieć do pana profesora Wolińskiego. No ja rozumiem, że pan nie chce rozmawiać, ale pan zakazuje rozmowy innym. Nie, proszę pana, ja prowadziłem w swoim życiu
dziesiątki paneli... Nie rozumiem, ale wszyscy państwo chcą zostać. To jest sfera wolności. No każdy może wyjść, przejść. Ten zjazd jest jakoś tak zorganizowany, że organizują cztery panele. Organizatorzy założyli pewne migracje. To znaczy jakiś wybór, podobnie z sekcjami. I ja myślę, że nie możemy tak decydować się tylko na kończenie. Każdy przewidzieliśmy, że wychodzili, wchodzili i tak dalej. Także panie profesorze, nie ma pan racji. To przykro mi bardzo, inną mam wiedzę. Panie profesorze, wczoraj prowadził pan wykład, który również przekroczył czas, bo ja przyszedłem na zebranie przeglądu filozoficznego i to było przeciekawe 80 minut, a więc stosuje pan, nie stosuje się pan do basenu. Dobra, ale dziękuję za pana obecność i dziękuję państwu. Dziękuję państwu wszystkim za cierpliwość, za zainteresowanie. Myślę, że to było wszystkie.